miniatur w kowarach i oczywiście nie zabrakło tu złotego pociągu, zamku książ oraz innych okolicznych atrakcji. W ciekawy sposób odwzorowane w skali obiekty, które na co dzień mamy okazję oglądać właśnie na żywo w naszej najbliższej okolicy. Aluzja do złotego pociągu, który sobie krąży wokół zamku książ, jak najbardziej zasadna. Niemniej jednak pancerny pociąg ze znakami wojskowymi niemieckiej drugowojennej armii sprawia, że jest to jednak całkiem ciekawa atrakcja także i dla młodszych widzów. Zachwyca dbałość o szczegóły. Te detale sprawiają przede wszystkim, że wracamy do poszczególnych elementów parku częściej, niż można byłoby sobie wyobrazić.